Cześć Mikkel. Dzień dobry, Bartek. Zmęczony. Troszkę. Troszkę? No. Czy bardzo? Nie, troszkę. I siłownia była teraz? Tak, była siłownia i teraz będzie wojsko, trening. I tyle. Jak się czujesz chyba? W porządku. Zmęczony już tym obozem? Nie, jestem już tak, ty nie jest ciężko, ale połowa dopiero z nami. Dzisiaj rano był trening i widziałem, już mówiłeś po polsku. No. Pytałeś już jeszcze raz, takie proste komendy na boisku tu. Tak. Już po polsku mówisz? Ja? No. Tak. Mówisz Dusia. Dusia po polsku. Ale lata już jest duża, ale mówię jest mała. No bo ty dużo po angielsku mówisz, dlatego że tutaj dużo angielskojęzycznych. A z kim mówisz po polsku? Who? Z kim? With who? Mm-hmm. Z kim? Marek, Gregusz, Trena, Fero. Fero po polsku? Tak, ja... Czemu nasz sprzęt? Nie słyszę. Czemu nasz sprzęt? Bo jestem jednym z najmłodszych. A kto jest najmłodszy na obozie? Rabin. Rabinek? Rabin, potem Tymek. A jest nie ma zabawy. Jestem. Ale nie przeszkadza ci tak specjalnie. Co? Nie przeszkadza ci bardzo. Nie. Seba, to do środka czy... Do środka. Bardzo tylko. I learn Fero? Ja uczę. Uczę. Fero angielskiego. Tak? A on czy polskiego? Language standard. Every day in the bus? Tak? Super. Każdego dnia. A? Każdego dnia. Tak. Każdego dnia mówię z angielsku i Fero mówię z polski. I on... Słuchaj? Aha. Super. Ty możesz pomóc trochę? Możesz pomóc? Komu? Mikkelu? Pomóc. Pomóc, help. Tak, to... wiem, ale help nikomu. Mikkelowi. Pomaga? Pomaga ci? Uroś? Tak. Cześć Seba, powiedz mi, co dokładnie muszą robić młodzieżowcy najmłodsi w drużynie, oprócz noszenia piłek, co jeszcze noszą, talerzyki? No talerzyki, cały sprzęt na trening, tak naprawdę Maro nam tylko, Marek Kula przygotowuje rzeczy. Aha. My idziemy pod pokój, bierzemy to i do autokaru pokujemy i po treningu ogarniamy wszystko, żeby szybko, sprawnie poszło. Czyli zbieracie to wszystko? No i najmłodszy jeszcze rabin zawsze odpowiedzialny jest za napompowanie piłek. A co z rabin? Widziałem, że to pompował też... Tymek też pompował z nim. Oni są we dwóch pokoju, także chyba się wymieniają, wiesz, tymi obowiązkami swoimi, bo są najmłodsi we dwóch, także oni mają trochę więcej obowiązków niż my. Ja jestem najstarszy z najmłodszych i muszę pilnować wszystkiego tutaj. A gdzie jest ta granica wieku? Czy najmłodsi, czyli co, poniżej 21 roku, czy...? Zależy, ilu jest na nas młodych, wiesz, że teraz jest nas sześciu i... No ja jestem najstarszy. Ja się dziwię. Pierwszego roku tak. Ale to super dużo rozumiesz. To czemu my rozmawiamy po angielsku? Tak, całe. Całe. Dlaczego? Całe życie. Dlaczego? Why? Rozmawiamy, we speak in English, po angielsku. Jak ty mówisz po polsku dobrze. Ja lepiej po angielsku i... A, ty super po angielsku. I Tomasz nie mówisz po polsku, to Tomasz, teraz jest problem. Tomasz jest leniwy. Co lazy. Jest leniwy? Leniwy. Zero. Leniwy to. Leniwy to. Lazy to. Leniwy to. Co jest z ciuchami? Też pomagacie z Markowi z ciuchami, z praniem tak dalej? Pomagamy ze wszystkim. Po treningu chodzimy z wózkiem, w sensie rabin z Tymkiem też, to należy do ich obowiązków, wchodzą, szybko zbierają po treningu, żeby wszystko było gotowe na drugi trening i no, zawsze trzeba wszystko szybko ogarnąć. Fero, to prawda, że ty rozmawiasz z... Ale Fero po angielsku. Fero śpi. Fero, kto mówi lepiej? Ty po angielsku czy Mikkel po polsku? Mikkel po polsku. Nie. Rozmawiasz z Mikkelem często? Tak, często. Często. Nie dużo, ale często.
Not much, but often, he said. Not że, much, but often. But often, często rozmawiam, często. A jak jest ciężko. Twoje... Nie mów, że wszyscy, bo jednak nie wszyscy grają, tak? Znaczy, zgadzam, no robię wszystko, żeby tak było. No i chciałbym, żeby to się w końcu kiedyś stało. I to pozostaje mi się cieszyć tak naprawdę i robić dalej to, co robię. I ciężko pracować na treningach, starać się na tych meczach pokazywać jak najlepszej strony, bo każdy zawodnik, może nie każdy, ale tak mi się wydaje, że większość zawodników chciałaby kiedyś, szczególnie młodych, wyjechać za granicę, pokazać się i sprawdzić w lepszej, mocniejszej lidze. A twoje ulubione słowo po polsku? Może bronić. My what? Favorite word in Polish. Przeszłość. Jaka? Przeszłość. Past? Nie. Przeszłość? Przeszłość i przyszłość. Przyszłość, co jest ważniejsze? Przyszłość ważniejsza jest. Future is important. Yeah. Future and past. Tak. Przeszłość i jest polski. Przyszłość. I przyszłość jest... Też mistrz. Nie. Puchar polski. Puchar. Aha, okej. Okay. Tak będzie, mocno. Będzie tak. Puchar. Musi. To ty musisz mi powiedzieć. Pić masz. Nie mieliśmy jeszcze. We have never. Nie? Nie. Tylko dwa razy był finał. To teraz trzeci finał. Tak. I będzie. Tak. Na treningach zwracam na to, żeby szybciej grać piłką. Dużo zawodników mi podpowiada i mówią, żebym to zmienił, że w miarę możliwości, żebym szybciej tę piłkę oddawał i myślę, że wychodzi to coraz lepiej. Ale jest dużo elementów do poprawy, no i fajnie, że są takie obozy, bo tutaj mam więcej czasu na pracę nad takimi elementami, które normalnie w trakcie sezonu no, zwyczajnie nie, na treningu nie ma możliwości zrobienia wszystkiego, a tutaj możemy sobie zostać jeszcze po treningu indywidualnie coś porobić. A wiesz, że gramy z Lechią podobno na małym stadionie? Tak. Na starym, wiem. Dlaczego? Because they can fill the stadium. I finał na Stadionie Narodowym. National Stadium. That would be very nice. Byłoby fajnie. Będzie fajnie. Byłoby. Fajnie. Fajnie. Większość czasu spędziłem grając na skrzydle. Także to też było dla mnie zupełnie coś nowego. I musiałem się szybko przestawić na granie na tej pozycji. No i nie ukrywam, że początki miałem trochę cięższe, musiałem analizować tę swoją grę dokładniej i dłużej, żeby jak najlepiej tam się pokazywać, no ale mi się wydaje, że taką moją miejscem na boisku, gdzie najlepiej się czuję, no to jest środek pomocy, bo... Uczaj. Ty uczaj my. Tak, teraz. Troszeczkę. Który postawił na Adidasa. Tych się najlepiej czuję. Na jakie podam wygodniejsze? Dokładnie. To zobacz. Ja akurat najlepiej się czuję. Mhm. I będę w niej grał. Klasyczne pytanie masz, bo numer buta jaki? Strzel. 44. Gdzie? 42. A buty, korki masz mniejszy rozmiar czy większy? 42. 42 też, 42. Nie, że to rozbija. Tak, ja mam zawsze na co dzień taki... Że nie rozbijasz, tylko nie. Centralnie. Nie potrzebuję, tak. Co mamy? Piwo, kawa. Nie. Pijesz kawę. Piję kawę. To jest gruszka. To jest gruszka. To jest zielona gruszka. Zielona gruszka. Który masz pokój? Nikt nie wie, który masz pokój. 1318. To gdzie się chowasz? W pokoju byłem cały czas. Nie było cię tam. Byłem. Ja cię szukałem. A nie, nikt ja po obiedzie cię można musiał złapać. Wiesz, no dobra. To jest telefon. Co na telefonie? Co robiłeś na telefonie? Nic? Instagram. Instagram? Messenger? WhatsApp? Piszesz do swojej dziewczyny na WhatsAppie? Tak. Aha. A nie dzwonisz tam w FaceTime'ie? Mówię z kolega. Z kolegami. Super. Jaki plan na dzisiaj? Dwa razy timing. Super. Na boisku. I jutro jest mecz. I pojutro jest... inny mecz. Mm-hmm. I do domu. Jestem chyba!
Cały już w Sosnowcu mnie zwracali uwagę na to, że grał szybciej tą piłką i teraz naprawdę widzę, że już jest postęp w tym graniu, ale myślę, że jak otaczam się zawodnikami takimi, jakich mamy tutaj w drużynie, bardziej myślę o większych umiejętnościach, jest ich dużo więcej niż w Sosnowcu, no to też mój poziom gry idzie do góry, także się cieszę, że mogę na co dzień się rozwijać wśród takich zawodników doświadczonych, które ma w drużynie. Tom i Odła, no to przy nich tak najpewniej się czuję, no i wiadomo, jak mamy Kubę Czerwińskiego z tyłu obrony za sobą, no to bardzo dużo podpowiada z Uro, no już tak naprawdę niezależnie z kim tam gra, ale jak jest Kuba, no to czuję się dużo pewniej. Nie tylko my z boiska czujemy, ale też z boku widać. Brodę zawsze miałeś, czy nie? Tak. Jak przyjedziesz do Piasta też? Nie. Co? You have beard when you come to Poland? No. Nie miałeś brody. Nie. Dlaczego? Nie wiem. I try. Spróbowałem. Tak, i lubisz. Spróbowałem. I jest okej. Okay. Idziemy do barber i on zrobi brodę. Fix. And... Super. Ale wiesz, że masz super kolor włosów. Dziękuję. Mało ludzi. Na Polanie nie jest dużo ludzi. Mało. Masz Instagrama? Mam. Co, jakie tam zdjęcia są? Te, które mi się podobają. Które uważam za słuszne. Z pola, czy... Nie, no różnie. Tak naprawdę gdzie pojadę, czy to z dziewczyną, czy gdzie jestem i jakąś fajną fotkę mam do wstawienia. Już tutaj. Gdzie jakąś fotkę fajną do wstawienia mam, no to wstawię. Nie zastanawiam się, skąd ona jest, czy z meczu, czy gdzieś z wyjazdu. A włączyłeś tego GPS-a w ogóle? Włączyłem. Na pewno? Teraz włączę. Sprawdziłem potem. Zobaczymy, czy się ten nie włączysz? Nie, tu jeszcze nie. Do kabu. Tak. Nie skar... te GPS-y w ogóle? Nie. Nie czujesz się tego w ogóle? Chyba, że zakładamy na gołe ciało, no to wtedy czuję po prostu tę kamizelkę na sobie. Ale jak tak mamy termikę pod sobą, no to pod kamizelką to jest okej. Ty chodzisz schodami. Schody. You're going by the stairs. Dlaczego ty idziesz schodami, a inni jedą windą? Today I just felt like going down the stairs, you know? Dzisiaj poczułeś to, żeby po prostu iść schodami. Tylko dzisiaj. No, dzisiaj, ja. A normalnie? Normalnie winda czy schodami? Nie, winda. Winda? No. Teraz też muszę zwracać uwagę na te wrzutki, jak ostatnią rundę gram skrzydlona, to też te wrzutki muszą być lepsze. Ale i strzały musi być dobrze. Nie no, w treningu można nad każdym elementem pracować, tak naprawdę mam wymienną z pozycji, raz tu jesteś, raz tu, tak, także jest okej. Okay. No zawsze z Karolem, znaczy przeważnie z Karolem zostaję po treningu i ćwiczymy ten element, także widzę poprawę, no. Ciepło? Nie. Zimna jest. Dzisiaj wiatr. Nie fajnie. Mocny wiatr. Bardzo mocny. Twoi koledzy są tam? Dobrze. Cześć moja kolega. What you said, friends? Koledzy. Koledzy. You can say cześć koledzy. Hi guys. Cześć koledzy. Cześć koledzy. No reaction. Nie ma reaction. Try. Let's try it. Cześć koledzy. Cześć. Wreszcie się dorwałem. Co ubierasz? Zegarek? Do obiadu? To znowu ty. Wykąpany? Wykąpany właśnie. Po treningu? Jesteś z tym w pokoju z Dominikiem. No, tak akurat wyszło. Dobrze jest? Jest okej. Okay. Na niego przyjdzie jeszcze czas? Znośny chłopak, znośny. Nueve minutos. Ja widzę, że... Nueve minutos. Ja słyszę, że ty, człowieku, jesteś poliglota. Polski, hiszpański, dani, cały. Ty jesteś coraz lepszy. Angielski. Ha? Coraz lepszy. A polski? Polski... Tu się mówisz. Chcesz głodny? Dobra, na przedpokój. Młodzi mają swoje obowiązki, jak ci mówiłem, nie? Czyli tak, rzucasz młodym i sam to zbierasz. Słucham? Rzucasz to młodym i tam to zbierasz potem, czy inni młodzi? Nie, no inni młodzi, zobacz. Każdy przedpokój ma. No. Rzeczy i potem młodzi chodzą, zbierają. Ty masz inne obowiązki, rozumiem. Tak jest. Czekaj, jeszcze muszę do łazienki. Jaki to numerek mamy?
14, 0, 8. 13. A, kurde. 13. To jeszcze jest raz. Bardzo ciężko. No? Jeszcze raz. Bardzo ciężko. Once again, jeszcze raz. 13, 0, 8. Bardzo dobrze. Ile ale, ma? Ale... Jak jest... Nie 100, ale... 1000. 1000. 1300. Kurde. 1308, powiedz. 1308. Mokro, ślisko i deszczowo dzisiaj. No mokro, to chyba, ale fajna w sumie pobudka, taka idealna do treningu. Dlaczego? Słucham? Dlaczego? Dobrze piła chodziła, wiesz? Trening taki luźny był, dobrze piłka chodziła na takim boisku zroszonym. Nie trzeba polewać. No, także fajnie. Nie ślizgałeś się? Nie, nie, nie. Miałeś korki czy miksy? Ranki zwykłe, buczki. I nie było ślizgu? Nie. Super. Nie, no boiska tutaj są w miarę okej, okay, także... Dobra. Jeśli chodzi o to, czy przyczepność, to było fajnie, dobrze. Bardzo dobrze. W pokoju. Tak. Ile masz lat? 28. Ile masz rąk? Rąk? Rąk. Rąk? Hand. Hand? Hand. Ręce. Ręki? Tak. Ile masz? Dwa. Ile masz palców? 10. Co stopy? Dwa. 10 i tu 10. A, 10. No. Razem? 2, 20. No. Czyli ile masz palców? 20. Co nagładasz na głowę? Pastę. Aha, pokaż mi zawartość twojej kosmetyczki. Jeśli możesz. Rozpakowałem ją całą tutaj, praktycznie. Gdzie ona jest? Tutaj masz domina. Co jest domin? Domina mnie zaglądamy. Co tu masz po kolei? Co to jest za pucharek w ogóle? To są perfumy. Dobra, jakie perfumy polecasz? Invictusy. Invictusy? Fajne? No, dobre? Fajne, mi się podobają. Dobra, szczoteczka do zębów, widzę. Jest szczoteczka, tutaj mamy... Jaka to szczoteczka? Z jakim włosiem? Miękkim czy twardym? Miękkim, miękkim, bo mam wrażliwe dziąsła i dlatego muszę. Pasta turecka. Pasta turecka, tak? Przedwczoraj wjechała, bo nam się skończyła. Aha, ziaja. Co to za kremik? Do twarzy. Do twarzy? Masz suchą cerę, tak? Tak. I tutaj mamy jeszcze... Płatki? Płatki i tu... A co za taki aloe płatki do makijażu to są przecież. Nie, to używam właśnie do mycia twarzy wieczorem. Dobra, a to? Co taką pastę teraz? Pastę. Jaką pastę? Nie. Reklamy będziesz robić teraz? Nie, ale ta pasta zaka się rozciera, tak? W górę i... No... A to masz takie włosy poklejone potem. No tak, ale mi dobrze trzymają. Aha. No zobacz, jak nakładam, tylko tak, wiesz, to pach, pach. Idealnie, pach, pach. Coś jeszcze? Co tu mamy jeszcze? Co to jest? Pianka do golenia, to jest pasta właśnie, która nam się skończyła, to możemy wyrzucić, bo Domin oczywiście nie wyrzuci. Domin, czemu nie wyrzucisz pasty? Ja się chwała. Dobra, co mam jeszcze? Tutaj, co to jest to jeju i... To jest, jest u mnie też taki tonik do twarzy. Okej, okay, przed snem? Przed snem na noc. I rano? Przywraca właściwy pH twarzy, z tego co mi dziewczyna mówiła, bo studiuje kosmetologię. No i to mamy... A masz wtyki, fajnie, bo pozdrawiam dziewczynę, która studiuje kosmetologię, dzięki temu Domin ma wszystko. Dlatego mam takie... A to zielone? Oles, oles. Tak? Też jest twarzy. Czy jesteś zdalnie normalny? No, czekaj, bo idziemy na obiad, trzeba się psiuknąć, nie? No to oczywiście, pokaż jak się psikasz pucharkiem. Dobrze, ile psiknąć? Trzy razy? Trzy tu na górę, na rączkę i lecimy. Ile na rączkę i rozcierasz generalnie, tak? Na przykład w perfumeriach to sobie tam psikasz na rękę, czy na papierek? Na papierek. Nieprawda, psikasz na rękę nie, i tak codziennie... i tutaj potem i codziennie wychodzę. No. I nie musisz płacić, tak? Co to za skarpetki? Supermanem. Green. Zielony. Oh my god. Blue. Niebieski. Blue is the sky. You see? Fast hand, you see? Szybka ręka. Fast hand, in this level. Panowie, dwa dni do końca. Jedziemy. Szybko zleciało, szczerze. Tak? Nie tęsknisz? Pozdrawiamy dziewczyny. Pozdrawiamy.